Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 17 lipca 2023 roku Federacja Rosyjska wycofała się z czarnomorskiej inicjatywy zbożowej. Tego samego dnia informacje te rosyjski MSZ przekazał Ukrainie, Turcji i sekretarzowi generalnemu ONZ. Tym samym Moskwa zniosła swoje gwarancje bezpieczeństwa dla ruchu statków przewożących ukraińską żywność w ramach tak zwanego bezpiecznego korytarza, korytarza, który obejmował eksport z trzech portów na Morzu Czarnym. Jeśli chodzi o argumentację strony rosyjskiej, to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wskazał na fakt, że państwa... Zachodnie nie respektują memorandum, które zostało w ubiegłym roku podpisane przez Federację Rosyjską i Organizację Narodów Zjednoczonych, w którym, w którym sekretariat ONZ zobowiązał się do działań na rzecz ułatwienia eksportu rosyjskich zbóż i nawozów mineralnych. Tutaj Pieskow podkreślił, że strona rosyjska oczekuje konkretnych, Rezultatów, jeśli chodzi o spełnienie tych rosyjskich oczekiwań, a nie tylko obietnic. No I także zresztą Władimir Putin wskazywał na to, że państwa zachodnie prowadzą politykę uderzającą w rosyjski eksport surowców rolnych. Te oczekiwania strony rosyjskiej obejmują m.in. na przykład ponowne włączenie państwowego Rossielhouse Banku do międzynarodowego systemu bankowego SWIFT. Ten bank zresztą obsługuje w ogóle sektor rolny w Federacji Rosyjskiej. Rosja także oczekuje wyłączenia spod sankcji importu konkretnych kategorii, Towarów, a także oczekuje wznowienia eksportu rosyjskiego amoniaku rurociągiem stoliati przez terminal w Odessie. Czarnomorska inicjatywa zbożowa jest niezwykle istotna dla gospodarki ukraińskiej. No, dość powiedzieć, że od sierpnia ubiegłego roku do połowy lipca roku bieżącego wyeksportowano nim blisko 33 miliony ton towarów. Wstrzymanie tej inicjatywy będzie miało oczywiście negatywne konsekwencje nie tylko dla ukraińskiego eksportu. Jeśli chodzi o produkcję rolno-spożywczą, ale także będzie negatywnie oddziaływać na światowy rynek rolny, doprowadzi niewątpliwie do wzrostu cen. No i tutaj należałoby się spodziewać pewnych działań koncyliacyjnych, pewnych działań mediacyjnych w tym zakresie, natomiast mamy do czynienia ze strony ukraińskiej z atakiem, z atakiem, co ciekawe, werbalnym nie tylko pod adresem Rosji, ale także pod adresem Polski. Jest to coś, no, czego wielu polskich polityków się na pewno nie spodziewało. Spora część establishmentu III Rzeczpospolitej, która tak ochoczo, bezrefleksyjnie, bezwarunkowo była skłonna udzielać pomocy Ukrainie, jest teraz zaskoczona. Zaskoczona tym, że dochodzi do werbalnego ataku na Polskę przez premiera Ukrainy Denisa Szmychala. 20 lipca bieżącego roku premier Ukrainy na Twitterze zamieścił bardzo ostry komentarz. Widzicie go Państwo teraz na swoich ekranach. Ja go tutaj przetłumaczę. Jest to cytat, cytat z Denisa Szmyhala: Rosja zakłóciła inicjatywę zbożową, niszcząc infrastrukturę naszych czarnomorskich portów i po raz kolejny prowokując światowy kryzys żywnościowy. W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport zbro, zboża ukraińskiego do Unii Europejskiej. To nieprzyjazne i populistyczne posunięcie, które poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i gospodarkę Ukrainy. Koniec cytatu. W dalszej części tweeta ukraiński premier wzywa Komisję Europejską do tego, aby zapewniła niezakłócony eksport. Wszystkich ukraińskich produktów rolnych do Unii Europejskiej. No ewidentnie gra tutaj na emocjach mówi, że byłby to akt solidarności nie tylko już z Ukrainą, ale z całym, z całym światem. Trzeba przypomnieć, że w kwietniu bieżącego roku. Wprowadzono zakaz wwozu zboża i wielu innych produktów rolnych z Ukrainy do, do Polski. Odbyło się to pod mocnym naciskiem polskich rolników, polskich środowisk, także społecznych, politycznych, którzy, które zaczęły dostrzegać ten ogromny problem dla polskiej gospodarki, już nie tylko dla samego sektora rolnego, ale w ogóle dla polskiej gospodarki związan związanego właśnie z niekontrolowanym wwozem. Produktów, produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Ten zakaz wszedł w życie 21 kwietnia bieżącego roku. Objął m.in. zboża, cukier, nasiona, miel, len, owoce, warzywa, wszelkiego rodzaju produkty z przetworzonych owoców i warzyw, ale także mięso, wołowinę, cielęcinę, mleko, przetwory mleczne, jaja, mięso drobiowe. Wieprzowe i tak dalej, i tak dalej. Sporo, sporo tego. Niewątpliwie to ten zakaz został wprowadzony, w mojej ocenie, zbyt późno. Niemniej jednak, już po w prowadzeniu tego zakazu spotkało się to z bardzo no można powiedzieć taką niechętną niechętnym przyjęciem ze strony ukraińskiej pojawiło się wiele takich no powiedziałbym nieeleganckich komentarzy ze strony ukraińskiego establishmentu niemniej jednak ta perspektywa kiedy embargo miałoby zostać zniesione już 15 września bieżącego roku jest bardzo niebezpieczne dla polskiej gospodarki, i no, według Unii Europejskiej właśnie 15, już 15 września Polska miałaby otworzyć swoje granice ponownie. Agresywna i roszczeniowa wypowiedź ukraińskiego premiera, stawiającego no, praktycznie w jednym rzędzie Rosję i Polskę pokazuje jak bardzo strona ukraińska zmieniła swoją narrację. Zmieniła ją w taki sposób, w jaki można było zresztą się spodziewać i o czym zresztą także mówiłem w ubiegłym roku, że to bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, nie wymaganie niczego w zamian, nie stawianie warunków, nie stawianie pewnych konkretnych ram, chociażby domagania się Ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu skończy się dla Polski bardzo źle, ponieważ to Polska będzie w oczach Ukraińców takim w cudzysłowie kozłem ofiarnym, na którego będzie można zrzucać winę za na przykład różnego rodzaju niepowodzenia gospodarcze, polityczne, a nawet militarne, że nie na czas dostarczono. Tyle sprzętu wojskowego, amunicji, ile Ukraina chciała, że na czas nie, nie zagwarantowano, na przykład, przyjęcia odpowiedniej y, partii produktów rolno-spożywczych, itd. Tak tak Widać, że ta postawa roszczeniowa, ta postawa niezwykle arogancka, powiedziałbym nawet agresywna. Pogłębia się pogłębia się, i widać to było także doskonale na szczycie NATO w Wilnie w bieżącym miesiącu, gdzie spora część państw zachodnich zaczęła akcentować właśnie tę no, nieodpowiednią, niestosowną reakcję strony ukraińskiej, niestosowne zachowanie chociażby prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Mówił o tym Ben Wallace, sekretarz Obrony Wielkiej Brytanii, czy chociażby premier Węgier. Wiktor Orban pisał zresztą także o tym chociażby amerykański dziennik Washington Post. Tymczasem w Polsce, w większości mediów głównego nurtu, cały czas panuje ta narracja związana z bezwarunkową pomocą dla Ukrainy, która nie chce widzieć tej coraz bardziej agresywnej ukraińskiej retoryki, która przekłada się m.in. na działania ukraińskiej dyplomacji w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, działania, które są sprzeczne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym, tak jak powiedziałem, nie tylko interesem polskich rolników, ale także konsumentów, czyli nas wszystkich. Widać tę uległą politykę rządu w Warszawie było szczególnie podczas 80. 80. rocznicy Krwawej niedzieli, 80. rocznicy ukraińskiego ludobójstwa na, na narodzie polskim. Widać było, jak bardzo jest to niewygodne, jak pamięć o pomordowanych Polakach jest dzisiaj niewygodna dla sporej części establishmentu III Rzeczpospolitej, jak kwestia blokowania przez stronę ukraińską ekshumacji ofiar tego ludobójstwa. Uwiera tak naprawdę sporą część polityków w Polsce, którzy no, starają się balansować, ale widać, że ten balans na dłuższą metę jest po prostu niemożliwy, ponieważ strona ukraińska bardzo mocno usztywnia swoje stanowisko i prędzej czy później odbije się to na relacjach polsko-ukraińskich. W mojej ocenie niestety Polska jest sprowadzana, tak jak już powiedziałem, do roli Kozła ofiarnego. Ukraińcy będą starali się zrzucać czy ukraiński establishment, a przynajmniej jego część, będzie próbował zrzucać część winy na stronę polską za różnego rodzaju niepowodzenia na Ukrainie, i w mojej ocenie to trzeba jak najszybciej, ten trend bardzo negatywny, jak najszybciej zastopować i postawić bardzo konkretne granice, usztywnić stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli chodzi o kwestie pomocy dla Ukrainy uważam, że najpierw powinniśmy wyegzekwować nasze interesy, nasze stanowisko, nie tylko jeśli chodzi o gospodarkę, ale także politykę historyczną, a dopiero później ewentualnie właśnie wychodzić naprzeciw niektórym prośbom Ukrainy. Też warto zauważyć, że to powinno być formułowane w formie prośby, a nie żądania. Większość establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej i całkiem spora część społeczeństwa polskiego uległa takiej fałszywej narracji, która sączy się w mediach głównego nurtu o, po 24 lutego 2022 roku. Narracji, która mówi, że nasz kraj powinien ze wszechmiar pomagać Ukrainie na wszystkich możliwych polach, od pomocy wojskowej, przez pomoc gospodarczą, finansową, a na dyplomatycznej, skończywszy, bo jak nie, to rosyjskie czołgi będą na granicy z Polską. To oczywiście jest kłamstwo, to oczywiście jest narracja całkowicie fałszywa, abstrahująca od geografii, od strategii. Rzut oka na mapę wystarczy, aby zrozumieć, że od samego początku istnienia III Rzeczpospolitej te przysłowiowe rosyjskie czołgi są przy granicy z Polską. Wystarczy spojrzeć, gdzie leży obwód kaliningradzki, gdzie leży, gdzie rozpościera się państwo związkowe Rosji i Białorusi, jakie ma granice, aby zrozumieć, że Rosja gdyby tylko chciała zbrojnie uderzyć na Polskę, wcale nie musi iść przez Ukrainę. To tak na marginesie taka uwaga geopolityczna. Dziś państwo polskie powinno jednoznacznie, stanowczo powiedzieć stop, dość. Dość roszczeń ukraińskich i czas na realizację polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, zarówno tego gospodarczego, jak i tego dotyczącego polityki historycznej. Dziękuję państwu za uwagę.